Bez konieczności wyjazdu do Jaworzna można poznać różne ciekawe zakątki tego miasta. Wystarczy wybrać się do galerii na piętrze w Moksirze w Chrzanowie. Wiosenny spacer, tak zatytułowana jest wystawa fotografii prezentowana w galerii na piętrze. To o pokłosie jednodniowego pleneru fotograficznego. Autorami zdjęć są fotograficy z Jaworzna, członkowie grupy pracującej pod kierunkiem znanego śląskiego artysty Jakuba Byrczka. Na wystawie zaprezentowano 50 czarno-białych fotografii pokazujących Jaworzno z różnych punktów widzenia. I bez udziwnień, ponieważ uznali, że właśnie w sposób taki zwyczajny chcą opowiedzieć o zwyczajnym mieście, mieście wielu pokoleń, mieście, które ma doskonałe, fantastyczne, bogate tradycje przemysłowe, ale współcześnie doskonale się rozwija, jest pełne dynamiki, ale jednocześnie senne chwilami, spokojne. Zwiedzający zobaczą na tej wystawie zarówno kojarzące się z Jaworznem elementy infrastruktury przemysłowej, jak również sielskie obrazki, które kontrastują z kopalnianymi szybami czy kominami elektrowni. To Jaworzno z punktu widzenia 22 różnych osób, autorów fotografii. Jest szansa, że w podobny sposób będziemy mogli oglądać też Chrzanów. Doszły nas słuchy, że działa w Chrzanowie mocna grupa fotograficzna, która już dosyć również kompleksowo sfotografowała to miasto. Od naszych schronów przeciwatomowych tam w piwnicach, bo widziałem te fotografie już. Także myślę, że następna wystawa to właśnie wystawa dotycząca właśnie naszego miasta. Wystawa fotografii w galerii na piętrze prezentowana będzie do końca czerwca.